Dzień dobry, Małgorzata Prokopiuk, klas czwórki. Matury z polskiego. Do egzaminu przystąpiło prawie 400 tysięcy osób. W większości to uczniowie kończący szkoły średnie. Około 20 tysięcy stanowią dorośli zdający maturę wiele lat po skończeniu szkoły. Według przewidywań matura jak co roku zda około 85% przystępujących do egzaminu. Zderzenie autobusu i ciężarówki. W Goleniowach koło Zawiercia na Śląsku chłodnia z mięsem najechała na autobus wiozący dzieci do szkoły. 11 uczniów zostało rannych, w tym jedna dziewczynka ciężko. Powodem wypadku była najprawdopodobniej nadmierna prędkość samochodu ciężarowego. Parada zwycięstwa w Moskwie. 11 tysięcy żołnierzy i weteranów przemaszerowało po Placu Czerwonym. Na trybunie ustawionej przed mauzoleum Lenina oprócz prezydenta Putina byli Borys Jelcyn i Michaił Gorbaczow. W defiladzie nie uczestniczyły oddziały walczące wcześniej w Czeczenii. Nowe aresztowania. Filipińska policja poszukuje 10 hakerów, którzy być może zainfekowali światowe sieci komputerowe wirusem I Love You. Wczoraj aresztowano jednego hakera, ale prokuratura nakazała zwolnienie go. Likwidacja wirusa pochłonie około 10 miliardów dolarów. Niecodzienna transakcja. Za 16 dolarów niemiecki koncern BMW sprzedał brytyjską firmę Rover. Stojącego na skraju bankructwa Rovera kupiło konsorcjum Phoenix. W ten sposób Bawarczycy pozbyli się niewygodnego ciężaru, a Brytyjczycy mają nadzieję zachować tysiące miejsc pracy. Zapraszam za godzinę. Minęła 21. Ruszyli. Perfekcyjne przejęcie. Walka pierś w pierś, podanie w uliczkę, sytuacja sam na sam. Strzał! Jest! Proszę Państwa, co za spotkanie! Po godzinach Lech. W nowym, atrakcyjnym opakowaniu znajdziesz Masmix, który tak dobrze znasz. Połączenie masła i margaryny. Teraz masz dwa Masmixy do wyboru. Jeśli chcesz wiedzieć, czy ktoś używa dobrego podkładu, nie patrz na twarz, ale na linię szczęki. Jestem Mora Cross, charakteryzatorka w filmie Anna i Król, a to jest Seamless, nowy podkład Max Factor. Dzięki systemowi mikrodyfuzji idealnie komponuje się ze skórą. Nikt nie zobaczy, gdzie nałożony podkład się kończy, a gdzie zaczyna. Nawet z bliska. I to jest właśnie dobry podkład. Nowy podkład Seamless, Max Factor, polecany przez profesjonalistów. Kiedy mężczyzna spotyka kobietę, wszystko może się zdarzyć. Universal Pictures przedstawia niezapomniana opowieść o miłości. Kevin Costner i Kelly Preston w filmie Gra o miłość. Gra o miłość w kinach. I like it smooth, I like it silky, but most of all I like it 'cause it's fun. To właśnie duża ilość mleka sprawia, że czekolada Cadbury ma tak fantastyczny smak. Soczyste, zmysłowe, wspaniałe. Chcesz kusić ustami? Hydra Cream Maybelline. Nawilżaj i ubieraj usta w kolory. Od łagodnych do nasyconych. Hydra Cream to aż 66% substancji nawilżających i pielęgnacyjnych, witaminy i aloes. Twoje usta są gładkie i miękkie. Bogactwo kolorów na każdą chwilę. Czaruj ustami. Hydra Cream Maybelline. Może to jej urok. Może to Maybelline. Nowy barszcz biały w miarę. W nowym opakowaniu. To nowy, wspaniały smak. Więcej naturalnych składników najwyższej jakości. Nowy barszcz biały pachnie i smakuje jak domowy. Naprawdę smaczny. Nowe zupy Winiary teraz jeszcze smaczniejsze. Winiary. Dobre pomysły, lepszy smak. To kolor ożywił moje włosy. Nowość wśród par do włosów. W laboratuarium Garnier powstała Natea, maseczka koloryzująca, która jednocześnie odżywia i farbuje włosy. To jest jak maseczka, tyle że do włosów. Natea z odżywczym koncentratem z owoców pielęgnuje włosy podczas farbowania. Gdy tego właśnie potrzebujesz, poczujesz różnicę. A kolor? Magia. By ożywić kolor lub zmienić, lub powrócić do naturalnego. Natea, maseczka koloryzująca gwarantowana przez laboratuarium Garnier, eksperta od samodzielnego farbowania włosów.
Jak smakuje? Delikatna. A ta? Też delikatna. Uwielbiam wszystkie smaki. Testujemy Jacobs Cappuccino. Stać was na takie zabawy? A, nie widziałaś nowej ceny. Wolisz z torebki czy z pudełka? Zabawne. Jacobs. Ten aromat zawsze zbliża. Ich przeszłość stawia ich poza prawem. Teraz więc muszą działać tam, gdzie prawo nie sięga. Mistrzyni oszustw i sztuk walki. Specjalista od dzieł sztuki i kosztowności. Oraz haker, który łupił bogatych i dawał biednym. Dostają propozycje nie do odrzucenia. Razem stworzą perfekcyjną grupę do zadań specjalnych. Troje z piekła rodem. W środy o 21.30. Młoda narkomanka poddaje się nowoczesnej kuracji w angielskiej klinice. W odciętej od świata wiosce terapeuci stosują dość niekonwencjonalne metody leczenia, stwarzając wokół pacjentki upiorny świat niczym z horroru. Dziewczyna musi przejść przez labirynt koszmarów. Thriller Mikstura Miłości. Dzisiaj o 22.00. Pozwól, że spytam, czy nie zgorszyło cię?